roku kontynuujemy nasze prace realizowane przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Skarszewy, dawna historyczna stolica województwa pomorskiego, miasto założone przez Joanitów, rozwinięte przez Krzyżaków, zasługuje na to, żeby odkryć te wszystkie tajemnice. Skarszewy to przepiękny, uroczy zakątek. Miasteczko położone w regionie Kociewia, nad rzeką Wietcisą, niedaleko Wieżycy, niedaleko Wisły, idąc dalej. To miasteczko, które w tym roku odwiedza bardzo dużo turystów, no, ze względu na to, że jest piękne. Chcemy poszukać, dowiedzieć się, jak wyglądała historyczna zabudowa Skarszewskiego Rynku, Placu Zamkowego, układ poszczególnych kamienic, ale także być może, jeśli nam się uda, dowiemy się, czy jedna z największych zagadek, tajemnic Skarszew, czyli tak zwany ganek, który łączył rzekomo zamek i Skarszewski Kościół Świętego Michała Archanioła, w rzeczywistości istniał. Dotychczasowe wyniki badań archeologicznych w Skarszewach pozwoliły m.in. uzyskać informacje o rozwoju zabudowy zamkowej. Wiemy o reliktach osadnictwa wczesnośredniowiecznego, datowanego na IX-X wiek. Udało się zadokumentować ślady zabudowy z XIV wieku, zapewne związanej z czasami joanickimi. Zadokumentowano również i udało się ustalić fazy zabudowy wzgórza zamkowego, łącznie z obecną bryłą, która została zbudowana w XVII-XVIII wieku, natomiast znajduje się na fundamentach dawniejszej rezydencji średniowiecznej. Ostatnie badania archeologiczne prowadzone były w Baszcie Łupinowej w południowo-wschodnim odcinku murów miejskich i związane były z planowaną rewitalizacją tego odcinka i uczynienia z niego atrakcji turystycznej. W trakcie tych badań odkryto niezwykle ciekawe znalezisko, a mianowicie długo funkcjonujący warsztat garncarski. W tej chwili zespół geofizyków prowadzi badania metodą tomografii elektroporowej. Metodyka zakłada rozpoznanie wzdłuż rozciągniętych profili rozkładu oporności podłoża. Jeżeli chodzi o zespół pomiarowy, są to studenci i pracownicy Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Naszymi badaniami postaramy się określić, czy występują tutaj relikty dawnych zabudowań. Jeżeli tak, to gdzie, jakie są ich rozmiary i jak jest w planie i jakie są zasięgi i głębokości występowania. Pośród różnych badań nieinwazyjnych wykonano także zdjęcia i filmy z powietrza. Obrazy przetworzono dodatkowo w oprogramowaniu fotogrametrycznym, uzyskując ortofotomapy i numeryczne modele pokrycia terenu, które będą przydatne w dalszych analizach. W projekcie posłużono się też danymi skaningu laserowego LIDAR, uzyskując informacje o cechach krajobrazu okolic Skarszew, ukształtowaniu terenu, sieci rzecznej i zabudowie. Badania średniowiecznych zespołów miejskich, jakich są Skarszewy, należą do jednych z najtrudniejszych zadań możliwych do realizacji z zastosowaniem metod nieinwazyjnych. Nie ma metody, która by mogła odpowiedzieć jednoznacznie na wszystkie stawiane problemy badawcze, dlatego musimy stosować te metody kompleksowo. Pan burmistrz zwraca uwagę, żeby zweryfikować metodami geofizycznymi hipotezę dotyczącą istnienia tunelu podziemnego łączącego kościół z zamkiem Joanitów. Otrzymaliśmy zarówno w obrazie badań elektroporowych, jak i sejsmicznych wyraźne anomalie. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy te anomalie wynikają z obecności podłożu tunelu. Tutaj w opracowaniu na mapie wynikowej zaznaczyliśmy punkty, gdzie sugerujemy wykonanie wierceń weryfikujących, żeby potwierdzić bądź wykluczyć wyniki naszych pomiarów. Wykonaliśmy również badania w obszarze dziedzińca zamku, jak i rynku.
co uzyskaliśmy w obszarze dziedzińca. Jest kilka takich regularnych, liniowych anomalii, które mogłyby wskazywać na relikty pozostałości po dawnych fundamentach. Ta sama sytuacja nam się pokazała w opracowaniach dotyczących dla rynku w Skarszewach. Tam też widać wyraźne liniowe anomalie, jeżeli chodzi o metodę georadarową, które to wskazują po prostu na istnienie dawnych murów. Dodatkowo zespół geofizyków zrobił badania wewnątrz kościoła oraz w obszarze posadzki piwnicy w zamku. W obrazie badań georadarowych uzyskaliśmy po pierwsze te ślady wykopów dawniej odsłoniętych przez archeologów, jak również uzyskaliśmy znowu regularne takie prostokątne anomalie. Mogą być to mury albo wieży, albo klatki schodowej, która prowadziłaby do tego tunelu, jeżeli by on tam rzeczywiście istniał. Wykonaliśmy też pomiary w kościele, zarówno na podłodze przed prezbiterium, żeby móc stwierdzić, czy tam gdzieś jest wyjście. Uzyskaliśmy anomalię o rozpiętości około metra na 2 metry, czyli wskazywałoby raczej, że tam to są raczej krypty grobowe. Wykonaliśmy również badania georadarowe na ścianach w wieży i tam ten wynik nie jest jednoznaczny. Trudno powiedzieć, czy jest to zamurowane zejście do tunelu, czy to jest po prostu, to jest tak bardzo niejednorodny mur, wynikający z tego, że było kilka etapów rozbudowy kościoła. Dzięki przeprowadzonym badaniom nieinwazyjnym uzyskaliśmy bardzo dużą porcję informacji odnośnie dziejów Skarszew, kształtowania się zabudowy i tych najważniejszych elementów założenia miejskiego. Dzięki pracom udało nam się zweryfikować dane odnośnie zabudowy i w otoczeniu kościoła. Udało nam się ustalić zabudowę położoną od strony miasta. Uchwyciliśmy również relikty bramy, która prowadziła w kierunku północnym, w kierunku młynu nad Wietcisą. Kolejne informacje uzyskaliśmy na rynku miejskim. Tam udało się dokładnie namierzyć zasięg bloku zabudowy, który niegdyś znajdował się pośrodku placu. Ten blok skrywał dawniejszy ratusz miejski, w związku z tym są to dane niezwykle cenne. No i bardzo ciekawe dane uzyskaliśmy na placu zamkowym, w miejscu, w którym hipotetycznie miał funkcjonować tak zwany ganek, przejście pomiędzy zamkiem a kościołem. W chwili obecnej te dane nakazują dalsze prace rozpoznawcze w celu zweryfikowania hipotezy, natomiast są to dane, które zachęcają do prowadzenia badań i mam nadzieję, że już za jakiś czas będziemy w stanie podzielić się nowymi wynikami, które w sposób odpowiedzialny będą w stanie zweryfikować te dotychczasowe domysły.